dzisiaj pełen spontan, taki na zarośnięty od tygodnia, włosy kompletnie nieruszone, ale po prostu idąc po lotnisku, bo wracam z Irlandii do Polski po tygodniu, więc pewne mam przemyślenia, jak patrzę na to, co właśnie widzę. I stwierdziłem, że się spontanicznie tym dzisiaj z wami podzielę. Po prostu kilometry kosmetyków. Wszystkie panie chcą wyglądać pięknie, no właśnie. O co chodzi? Nagrywam ten film, bo po prostu przechodząc koło kosmetyków i widząc kolejki za kosmetykami, stanowisko na lotnisku w Dublinie to jest największe, to są same kosmetyki, to po prostu zastanawiam sobie się, jak tragiczny los żeście same sobie zgotowały przez to, że chcecie być jedna piękniejsza od drugiej w sztuczny sposób i po prostu teraz albo się wściekacie same, że nie macie na te kosmetyki, na które chcecie, to się stało jakąś obłędną sytuacją dla niektórych. Albo po prostu wściekacie się, że musicie wydać tyle pieniędzy lub tyle czasu spędzić gdzieś tam przy tych wszystkich swoich lusterkach. Sytuacja dla mnie kompletnie niezrozumiała, bo w zasadzie może wiecie, może nie wiecie, myślę, że już dużo mężczyzn, całkiem spora grupa, po prostu ma tego serdecznie dosyć, tej sztuczności całej, która się prezentuje na twarzy głównie, ale też na paznokciach, na włosach, wszędzie, gdzie rzekomo to piękno się mieści, ono się tam w ogóle nie mieści. To jest jakaś bzdura wymyślona przez marketing. I co gorsze, substytutem zdrowego ciała i zdrowych emocji stały się piękne paznokcie, piękne włosy, ozdoby na tych paznokciach, przyczepiane włosy, albo nie wiem, albo może po prostu cudowny krem do twarzy. Jezu, kurde, czy to wszystko nie jest popieprzone dla was za bardzo? To jest w kwestii kosmetyków, ale co gorsze, tu mówię, co same żeście sobie zgotowały ten los, co gorsze, drogie panie, zastanawiam się po prostu, czy macie na tyle otwartą głowę, to nie jest absolutnie zarzut, tylko myśl moja, żeby zrozumieć, że albo dostrzec to, że w bardzo innych wielu sferach życia, w których próbujecie być tak przenajlepsze, lepsze od mężczyzn, lepsze od same siebie i same się ze sobą ścigacie i napędzacie pewną koniunkturę, czy zdajecie sobie sprawę, jak bardzo wam to nie służy? I wcale nie ma mowy teraz o kosmetykach. Czy wy wiecie, jak bardzo możecie sobie społecznie zaszkodzić tym, że bardzo często przestajecie być kobietami na rzecz bycia Wonder Woman, Superwoman w wydaniu w szpilkach? Tak jak my mielibyśmy się dorównać z wam opiekuńczością nad dziećmi, to wy nam będziecie teraz dorównywać z całą resztą bałaganu. Tylko pytanie, jak daleko może to nas zaprowadzić i czy naprawdę jest dobry kierunek? Nie wiem, jak ktoś ma wystarczającą otwartą głowę, to może się nad tym zastanowi. A jak nie, no to zobaczymy. Zobaczymy, czy będziemy się kiedyś jako kobiety i mężczyźni ze sobą po prostu dogadywać.